Nie, to nie, to no. O, patrzcie, zajarałem się. Boż! Naprawdę użył tej pieprzonej apteczki. Hej, cześć, witajcie z tej strony Bez Par. Dzisiaj pozapierdzielamy typów! A! Yeah! Dobra, więc tak, po cichutku, po malutku. Dobra, co my tu mamy? Jaką on nam broń oferuje? Kałasznikow! Weźmiemy aparata i sobie poznaczamy wrogów. Dobra, jest odwrócony tylcem. No nie, no! Za frajer. O, dobra. To jest fajne, takie małe gówinko, ale szybko strzela. LOL! Ale spudłowałem. Master of the Miss. Nic nie mamy. Nie szkodzi. No usuwaj się! Kuźwa, jakiś grubas na sznurze. No hello, say hello, hello, say hello, hello. Say hello, hello, say hello to the Vespar. What about fucking hell? Dwa głupie psy. Dobra. Psy Gangnam Style. Łożesz w dupala, ale ich się tutaj wzięło. Dobra. O, w dupala. No czemu? Skąd ten RPG się tutaj bierze, nie? Dobra, co my tu w ogóle mamy zrobić? Mamy stąd spieprzyć, to jest oczywiste. To mi... Bazooka, może się przydać, co by na to? A, nie ma naboi. No, dobra, ja się tu podniecam bronią, nie? Zamiast... Dobra, spadamy. O kurde, ja pitole, nie? A, fucking hell, no bez przesady. Oż cholera. Cholera, ten snajper nie padł. No nie, no bez takich kuźwa numerów, że my nie mamy amunicji teraz w takim momencie. To jest strasznie wkurzające. Czekajcie, bo ten snajper, jak żeśmy go zabijali, nie? Amunicja, pistolet, no geniusz po prostu. Czekajcie. Dobra, zamiast tego weźmiemy to. Okej, karabin snajperski. Fucking hell, mamy coraz mniej czasu, nie? Przede wszystkim trzeba stąd z tego spieprzonego snajpera wyeliminować. Skąd? Fajnie, że jest jeszcze most. Coś takiego jak most. Dobra, bania. No, kolejny skurczybek. Dobra. Nie było bani, ale nie szkodzi. O kur... No jasne. No ja... Pff. Pewnie. Tak. Zwłaszcza, że ja mam go czym zabić, nie? Grubasa sobie wy... No. Przecież to się nie da, no. O
No zrobimy to tak jak w jednym z odcinków. Geronimo! Oh yeah! To jest dobra strategia na tego grubasa. Helikopter! Siema. To startujemy, panie dziejku. W górę szybciusio. Co jest? Co jest? Fajnie, że ja mam celownik or something. Boże! Kto to tak zaprojektował? Punkt kontrolny? Aha, no to chyba, że to się tak miało stać, nie? To jeszcze fajniej. Geniusz zła. Kto to tak zaprojektował? Przecież to jest bez sensu. Co, dwa zakończenia? Znaczy dwie... Te można zrobić niby. Żyjemy. Co się wydarzyło? Jesteśmy tacy twardzi. Bardziej twardzi niż beton. Seriously. Seriously. O, nein. Kuźwa. Już mówię po niemiecku, czyli coś jest ze mną nie tak jest. Siemka. Chyba nie wiesz, co to jest szaleństwo, panie dziejku. Szaleństwo to było, jak żeśmy napierdzielali. I co? I będziemy dalej żyć. Mistrz. Mistrz wszystkiego. Oh, you can't help that. So I did... Co? Powiedział kot? Nic na to nie poradzisz, powiedział kot. Wszyscy jesteśmy tu szaleni. Ja i ty też. Skąd wiesz, że zwariowałem? Zapytała Alicja. To pewne, odpowiedział kot. Inaczej by cię tu nie było. O! Ta historyjka. Przeraziliście się, bo ja nie. Co tu się wyrabia? Gdzie ja jestem? WTF. O, fuj! Co ma być? Gdzie ja jestem? Maszujemy! Masz the fucking butter! Niezłe mięso było, nieprawdaż? Fuck! Okay. He's come back from the dead! Powrócił z martwych! Dennis! Jesse! Owned! Dennis! How is this possible? No właśnie, sam zadaj sobie to pytanie. Aha. Geniusz. Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas, in celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. Ale już mów. From dead. Tell Citra I'm coming. I'm coming! I will tell her right now. Można to dwojako zrozumieć, nie? Czekajcie, otworzę sobie frugo. I've got to get my stuff back from those pirates. Niamuśne. Już mi troszeczkę buzi zaschło. Ech. Co my tu mamy? Jakieś cele? To was już myślał, że nas się pozbył. A tutaj znowu taki surprise. No powiem wam, że ten patent z tą zapalniczką... Aha! Ja pierdzielę, bo ja mam się z nimi ciulać, nie? Geniusz po prostu. A. Ja pierdzielę, co za ogar ze mnie, nie? Bojciu. Ale ze mnie retard. Co mi się tu, kuźwa, w pochody mamy bawić, czy ja? No ja! Co tu się, kuźwa, dzieje? Sorry za słownictwo, już naprawdę, przepraszam. Ale nie ogarniam, co tu się wyrabia. No.
przytrzymaj. Nie wiem, co ja mam robić, żeby ugasić ten ogień zawsze. Czy mam maszować, czy... No... No kuźwa, to jest zajebisty pojedynek, nie? Wszyscy ciurlają koktajlami, a ja mam się... pierdzielę. No to zginęliśmy. Kolejny raz. No! Wow, przeżyliśmy. Co się dzieje? Szczęście mi sprzyja! Nareszcie ktoś ma broń maszynową. O! Co to jest? What the hell? Rakietnica? Aha! Zaraz go zrobimy. Co? Co to k***a jest? LOL? Już zdechł. O nie, bo się pistolet nam zajara. Okej, wzięliśmy. Jakby się nawet zajarał, to nie ten, tylko żebyśmy musieli poczekać, zanim byśmy go wyciągnęli. Co ja tu mam zrobić, do cholery? Wybiłem wszystkich i... Jeśli nie wiem... Poszukaj sprzętu w obozie. A, rozumiem. Mhm, dobrze. Amunicja, pistolet. Czekajcie, co my tu mamy? Mamy tu jakąś dziwną rakietnicę. Aha, ona podpala, czyli to jest nawet spoko. Młotek, narzędzia, kasety, książki raczej. To nam się niezbyt przyda. Przynajmniej nie w tej chwili. Pusto, pusto, pusto. Rzucimy jeszcze oki. Cześć, już wszystko żeśmy obadali? Nie, jeszcze w tych domkach. Tam. Dobra, ten grubas został zabity. Tu... Słyszycie? Ekipa radownicza. Hello? Jason, I must warn you. Vas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rakiat have attacked his island. None have returned. One at a time, Dennis. First Vas, then Hoyt. Kurde. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? Mówiłam, że się wstydzę, ale... Who the hell was Vas? Was to wiem. Who the hell was Hoyt? Musimy się udać do Cytrynki po raz kolejny. Powiem wam, że naprawdę dużo wrażeń. Jak na razie, tylko tak się kurde zastanawiam. Tak z logicznego punktu widzenia, czy faktycznie kuźwa mać, ta zapalniczka mogła nam ocalić życie. No właśnie. Można by spekulować. Siemka, co powiesz? No widzę, że jesteś bardzo rozmowny jak zwykle. No a ty? O, no naturalnie. Słuchajcie, jakie ja przygody przeżyłem. No naprawdę długo by gadać. Chłopaki, może obgadamy to kiedyś, bo widzę, że tak się jaracie do rozmowy, kuźwa, jak ten ogień tutaj. O, patrzcie, tak się kuźwa jaracie, no. Co wy na to? Okej, no to kiedyś omówimy to. No nie, no spoko, luz. Ale faza, no nie? Powiedziałeś masuj? Co mam masować? Dobra, nie, to nie, to no. O, patrzcie, zajarałem się. Boż! Naprawdę użył tej pieprzonej apteczki. Że on jest taki głupi. Nowy rytuał. Przejeździa. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. Wiecie co? Taki motyw, ja nie wiem, czy to będzie słychać.
Only the strongest will survive it. Ale jest taki... Motyw był taki bum, bum. Podobny był w Szybkich i Wściekłych. Dobra, idziemy drogą. Running down dream, na. Tak sobie nucę pioseneczkę. Bardzo, bardzo zacna.